What can I do for you? Safe travels. Siema, hejka. Dzień dobry, dzień dobry. Ale Tron, hejka. No, szukam gości na tego Deadblow Legion. Widzę, że ktoś od razu. No nic? A. Udało ci się wczoraj tankować Adana i Lidiany i pad. 10 razem. Ale za 10. Ważne, że pad. No. To i tak, że fajnie, że się nie wycofali. Tam po 4. czy 5. razie. Super. No to jak już Iliadan, to już jest git majonez, jak to się mówi. No, no to widzę, że tankujesz na całego. Jurlen w takim wypadku. No widzisz, druid się sprawdza jednak. Daje radę. Widzę, że gość mówi, że zbił 50% go. Spróbujemy. Może faktycznie. Dobra. Te czwórce. Fire Resistem. Aha. No ciekawe. No ale to patrz, Jurlen, czyli jesteś już na tyle koks, można powiedzieć, dopakowany, że już możesz, to już właściwie jak już Illidiana możesz robić, to już wszystko właściwie można robić bez problemu. No. Ja tutaj wczoraj, że tak powiem, troszkę dostałem z grupy z pługu Ochrzan, ale jednocześnie też tutaj osoby bardzo pomogły z czatu, że naprawdę muszę sobie bonus damage zboostować, bo po prostu nie trzymam agro. Nie jestem w stanie utrzymać agro na mobkach, bo brakuje mi tego spell damage'a. No i teraz wiem już, żeby wszystkie gemy ładować w ten sposób. I może zaraz będę miał jeszcze jeden wajst, bo tam Hunter się zgłosił do pomocy, że chce zrobić taki quest. Jeden ze mną. No i potem będę farmił PvP tą mackę, bo już sprawdzałem różne staty i naprawdę ona bardzo podbije bonus damage. Ta PvP za honor, co kosztuje 17 tysięcy, no to prosta sprawa, żeby to zdobyć. No i co? No i po prostu będę wtedy jakoś dawał radę lepiej. Przydałby się jeszcze... jest taki trinket, co zwiększa consecration, obrażenia ogólne. Tylko już nie pamiętam, jak go zdobyć. Ale to by mi się przydało jeszcze. I to bardzo. Ten Librarian, bo ja mam na Flash of Light, a na Flash Light w ogóle mi nie, do niczego się nie przydaje. Chyba z jakiegoś Dungeonu. Aha, bo to nie. Z Dungeonu, tylko już nie pamiętam.
Nie wiem, czy Shattered Halsy? Shattered Halsy. Tak, Shattered Halsy. No, no to tutaj mam fajny, że Consecration zwiększa damage. Consecration to u mnie główny spell. Także ten trinket bardzo by się przydał, ten relikt. Sorry, ten Iberian. No, także... Ale przede wszystkim ten spell power, potrzebuję go więcej i myślę, że jak już bym wymienił tą macę na tamtą, co daje 199, bo już prawie mam po 100 damage'a na stack, to już mogłoby coś robić, bo na razie mam po prostu za mało. O wiele, o wiele. Także tak. No wiem, ale czytam, ale Jurden, mówię ci, że wszystkie te guidże każą ci iść przez Djungi, a jak ja nie jestem w stanie utrzymać agro, no to nic mi to nie daje. Po prostu, nie? Także muszę jakoś dogirowywać te itemy tankowe, takie jakie się tylko da. No i, no i tyle. Ale myślę, że pomału, pomału już coraz lepiej, coraz lepiej. Ale czytam cały czas, czytam i staram się doszkalać, bo już dzisiaj na pewno dużo lepiej jest jak wczoraj, bo już potrafię no więcej robić tego damage'a, już lepiej wyjdzie trzymanie tego agro. No, ale tak ogólnie to fakt, to no, trzeba czytać, jeszcze raz czytać. Często nie piszą o takich rzeczach jak spell power, na przykład u Paladyna prot. A to bardzo ważne, bo inaczej nie jesteś w stanie czytać. Rotacja rotacją, to rotację to ja tutaj też wyczytane i największy problem u palka jest, chodzi o to, że jak nie wstrzymasz agro, to cię nie leczą. Nie leczą cię, nie masz regeneracji many, nie masz regeneracji many, nie używasz skilli, bo od razu się wypluwasz, nie? Także to jest takie dosyć ciekawe. Przede wszystkim trzeba trzymać agro u Paladyna, to jest podstawa. A z tym jest najtrudniej na początku. Shatrex, Azilesia. Siema Pablo, hejka. Siemka. Widzę, że wszyscy się pojawiają. No ja właśnie teraz tak dawno już nie wchodziłem koło 5. SSC TK gildijne. No coś tam chyba widziałem. No wiesz co, wczoraj sam widziałeś Pablo, bardzo mi potem pomogło, osoby też wszyscy tutaj starali się, żeby podpowiedzieć jak, że tak powiem, sobie poradzić z tym Paladynem. Oj. Arkenan Poros. The Legion's end draws near. The Legion. Greetings, friend. Yeah!
Także paladyn nie jest zły, tylko widzisz, no, strasznie trudno z nim sobie poradzić, zwłaszcza na początku. No. Także zobaczymy, jak pójdzie. Fajnego ma tego aksa dwuręcznego ten Hunter. No. Mówi, że ostatnio zjechał do 50%. No to spróbujemy. Wezmę sobie, włączę buffa odpowiedniego. No, ciekawy. A co z Hunterem? No jest. Salvation. Wiesz co, spróbuję utrzymać to, bo koleś mówi, że 50% zbił. Myślę, że bardziej mu się to przyda. Salvation nie da mu za wiele po prostu, chociaż może jemu faktycznie dam Salvation. Dobra, niech ma Salvation. The Naru have not forgotten us. Myślę, że jak będę tak agrował raz on, raz ja, raz on, raz ja, to powinno być spoko. I co tak stoisz i sterczysz przy tym gościu, no? Dawaj, dawaj. Dużo gadają. Koleś wygląda trochę jak Sanuela Boss. Taki w wersji mikro. No, to nie wiedziałem, że tutaj już tyle się trzeba muszą nagadać te NPC-ki. Jeszcze raz widzę tego questa na oczy. A, to on go tak bufnął. Dobra. Ładnie sieka. No kurde, podleczył się. Przerwij mu. No, przerwałem. Kurde, przerwij mu. Fuck.
No, trzeba przerywać. Faktycznie. Ciekawe, ciekawe to. Ale szczerze, w 2 DPS-y dałoby się go zbić. W 2 DPS-y naprawdę dałoby się. Chociaż nie, no bo ja w sumie trochę tankowałem. No, ale teraz go już zbijemy. Pierwszy raz on stun, drugi raz. I zaś za mały DPS. No, akurat tutaj DPS był w porządku, tylko że potem on się podleczył. No i już nie było takiej opcji za bardzo. Także spoko. Da się to zrobić, tylko trzeba trochę z głową. Ale widzę, że nie ma co Hunterowi dawać Salvation, bo to Salvation za wiele mu nie dało. No, oni się tu muszą poresać pewnie. Tak. Jeszcze można jeszcze kogoś dozbierać. No, trzeba ogólnie zestunować gościa, przerywać mu tego heala. No, przydałby się jeszcze faktycznie jakiś DPS, aby to poszło szybciej. Jestem w Netherstormie. No fajnie. No, teraz to już na pewno zrobimy. No, myślę, że damy radę teraz raczej. Stun co minutę. I tak samo Barten też ma stuna co minutę. I tak się umówiliśmy, że pierwszy on, potem ja, a potem Terszczen. Ale myślę, że nie będzie potrzeba aż tyle, bo koleś tutaj
że tak powiem, spokojnie sobie powinniśmy poradzić z tym questem. Bo to jednak jest quest taki dosyć... No, nie jest taki strasznie trudny. W trzech powinniśmy spokojnie sobie dać radę. Telefonu przy sobie. No, dobra, już tu jest też pan, już leci. Okej. Okay. A ja jeszcze tam zawsze coś napiszę w międzyczasie. Może ktoś będzie chciał. No, dawać, dawać, bo bardzo bym pasek chciał dostać. Aha, a potem trzeba tego gościa obić, no tak. No hej, Dysznak, no mamy questa do zrobienia. Takiego bossa całego. Dobra. Damy salvation może. Może, może. Może to będzie lepsze. Tutaj ma chyba dobre itemy. No, chyba bardzo dobre. Hmm.
Bok jest lepszy. Dużo więcej daje kryta. Ale teraz już powinno pójść lepiej. Jak coś, to będę leczył. Żeby leczyć jeszcze w miarę skutecznie, to sobie dam tego Blessing of Wisdom. Tak. Blessing of Wisdom. Chociaż bok lepszy nawet będzie u mnie. Dobra, na razie tak lecimy. Pierwszy będzie ten gość. Pierwsze co dam, to to. Narzucę na niego, żeby była mana. Zobaczymy, jak pójdzie. Znowu na dupca. Przerwi mu. No, uf. Teacher. Plem. Zobaczymy. Teraz trzeba będzie zaraz tego gościa ubić. Light green, give me the strange. No. Okej. No, ciężko go będzie zbić faktycznie. No. O, ciężko.
A, anti-magic shield. Jeszcze jego stunnęło. To reflektują nieźle. Padnie. Lol. Jeszcze się uda. No, no tak. The magic shield. Śmiesznie. Udało się, lol. No i mam ten paseczek w końcu, yeah. No. To był fart. No i w końcu mam coś dla tanka. No i od razu mi zwiększyło się. 189. O, udało się, hurra! Udało się paseczek zdobyć dla tanka. Ale fuks. No, okazało się, że NPC-ek dobrze tankuje tutaj, kurczę. A że ja tankiem nie robiłem DPS-u, to tylko leczyłem, no to okazało się, że to wystarczy. Ale jaja. No i mam pasek. W końcu fajny paseczek. Zwiększa defensa, zwiększa spell damage.
spoko paseczek. W porównaniu z tamtym moim starym, to ten jest, no ten jest super. Naprawdę super. I manę zwiększa też. Także no, ten pasek jest dużo, dużo lepszy od tego, co miałem. A to jest typowy DPS. No dobra, no to można lecieć do tego Hellfire. 1000 darmowe honoru. No to przyznam szczerze, że teraz już całkiem lepiej. Dużo, dużo, dużo lepiej. Tylko tego bonus damage'a. O, będzie 200 coś, to i tak nieźle. Trinkety by się przydały jakieś, ale no. Nie można mieć wszystkiego, nie? Znaczy tam jeden trinket będzie na zwiększanie many, więc to. Znaczy na regenerację, więc trochę to da. Ale to jeszcze na razie nie, bo to będzie z tych marków honor. No fajnie, dobra, lecimy do Hellfire. Ale fuks, no naprawdę. To było ostre. A kościół ile miał życia? No, ale warto było. Dobry, dobry, bardzo dobry item. No i w końcu nie mam zielonych itemów. Hurra, wszystko jest na kolor niebieski. No, no jedno fioletowe. Nie no, fajnie, fajnie. Cie, sorry. Oj, giełczka. No nie takie złe te itemy już mam. Teraz na pewno więcej już. Ciekawy jestem, ile ja teraz zadaję z Consecration i jakie obrażenia. Bo u mnie to jest wszystko bardzo ważne, żeby trzymać agro, bo no, że tak powiem, obrywać mogę, ale kurde, no jak agro nie trzymam, to koniec. No, dobra, jestem już. No, ale fajnie, że się udało. Jestem ciekawy teraz, jakie obrażenia zadaję z Consecration. Zaraz tam jak dolecę, to sprawdzę na tym Hellborze, bo wczoraj jak patrzyłem, to zadawał 99. To może już 100 zadaję. Jakby 100 zadawał, to już by było fajnie. Ale to jest ciekawe, bo na przykład w Wolku pamiętam, że to się zmieniło, że nie trzeba zadawać takich dużych obrażeń, jednocześnie mając aurę tą Raginus Fury, nie? Żeby trzymać agro. Nie trzeba, nie? A tutaj w TBC, kurde, trzeba tonę Holiday Mage'u zadawać, żeby trzymać agro, no bo no w sumie Reginus Fury to tylko zwiększa o 60% treat od Holy zaklęć, czyli no, wszystko co Holy, jednym słowem, tylko agro zbiera.
Także ogólnie rzecz biorąc, takie tu różne talenty muszą być. No, ale teraz nawet okej. Myślę, że jak zwiększony ten bonus spell damage, pamiętam, że bez tych itemów miałem, nie wiem, 60 czy 40, praktycznie nic. A teraz mam już 189, no i jeszcze jak tą broń się wymieni, to będzie, sorry, ale prawie 300. Bo tu daje tylko 76, zamiast 199 ta lepsza. Czyli to będzie ponad 110, no to tutaj to będzie 200, no będzie 300 bonus damage'u. I wtedy już na pewno da się trzymać treat na 100%. Bo ja z tym treatem nie, no miałem problem, ale to nie był też taki potwornie wielki problem. Na single target jakoś jestem w stanie utrzymać, ale na multi target nie da rady. Także dlatego teraz już wiem, że trzeba buffować tą consecration i to bardzo, bardzo. Pomału tego paladyna się dogiruje. A to jest ten waste, to jest właśnie item przedrajdowy, nie? To jeden z tych itemów do zdobycia. Zaraz spojrzę jeszcze, z czego buty mógłbym wydropić. Pre-ride gear. Shattered Halsy heroiczne albo... Shadow Moon Valley Job Unfinished z questa. Mhm. Dobrze, i tutaj mamy, aha, już widzę, może dropnąć taki quest item. Mhm. Dobra, quest item dropi z gości. I dzięki nim może być już item taki buciki. Co prawda zielony, ale 114 item level. No i to jest taki przedtankowy gear też, co daje dużo staminy i defensa i blok alue. Aha. No to trzeba będzie te buciki zdobyć. I te buciki łatwo zdobyć, bo wystarczy bić tam mobki. Z nich leci quest, a z tego questa jest nagroda. Także dosyć prosta sprawa. No nic, zdobędziemy najpierw te 1000 honoru, a potem zajmę się tymi butami. Bo dalej to już będą Dugeony. Mhm. No i nawet przed rajdowy set zabiera właśnie tą mackę PvP. Tak samo tą PvP tarczę, czyli jeden sam przedrajdowy item, jeden do zdobycia easy. Buciki też powinny być spoko, łatwe do zdobycia. Bo wystarczy wydropić. Jaki tam jest szansa na drop, nie wiadomo, ale dropi to z takich gości. No matko, ile tu kości.
Boże, cała armia aliantów zdobywa flagę. Serio? Okej. Siemka, soczek, hejka, hejka. No, udało się, kurczę, zdobyć item latanka, ten vice z tego questa, że tak powiem. Także wielki plusik. No i będzie można zacząć jeszcze dobrać buciki do PVE, do tankowania, bo już tam wyczytałem, gdzie można zdobyć, dosyć łatwo je zdobyć. No i macka PvP, która bardzo ładnie pod boostuje spell powera, i ona też jest przetrajdowa. Także pomału, pomału trochę się uzbiera. No, ale z tym spell powerem to miałem faktycznie problem i to ogromny, ale teraz już będzie spoko. Dobra. Dobra. I teraz właśnie patrzę Netherwingi. Muszę zacząć questy dla Netherwingów ogólnie. Także jak zacznę questy dla Netherwingów, to będę mógł tam tego wydropić, przynajmniej tak wyczytałem. Dobra, już wiem, z kim zagadać, żeby rozpocząć dla Netherwingów questy. Well met. Farewell. Okej, no i 900 honorów padło. No już ponad 5000 honorów. Dobra, przelećmy się do tych Netherwingów. A, miałem... Boże, zapomniałem. Zanim to zrobię, miałem sprawdzić, ile mi wzrósł spell damage. Tylko zaraz muszę to wyłączyć, to włączyć. Włączyć buffy wszystkie. I zaraz consecration i zobaczymy, czy będzie 100. Bo było chyba 99 na tych hellborach. O, na tym hellborze. Ale dobra, jakiś tu jeszcze będzie, nie? O, jest. I zaraz zobaczymy, ile będzie teraz. 98, 98, czyli nadal nie. A jeszcze zobaczę bez tego paska. Aha, nie da się w kombacie. Dobra.
Zobaczmy bez tego paska. 94. Aha, czyli 4 dodaję. Dobra. Wszystko jasne. Czyli jednak dodaję. Dodało to 4. Było 98. Mi się chyba pomyliło. Chyba było 94. Jeszcze dla pewności sobie zobaczę. Na tym pasku, jak to wypada. To jest pasek do DPS-u. Ach, many mi brakło. No. Czyli paseczek daje jednak coś. Dobra. Czyli jeszcze trochę brakuje. Ale jakby tamte buciki założyć, na 100% będzie stuwa. Na bank. Dobra, no to co? Trzeba zacząć robić questy dla tych Netherwingów. Muszę o tym pamiętać, żeby te buciki zdobyć. Co prawda buciki są zielone, ale są typowo dla tanka. Przerwa? Nie masz przerwę zawsze, kiedy ja włączam streama. What's on your mind? Magret. Ale ogólnie ci mi godzina została, bo do 7.15. Aha. No tak. Dobra, gdzie ja tu mam lecieć? Aha, już widzę. Muszę być neutralny z Netherwingami, żeby można było te questy zrobić. Tak, to jest ten gość tutaj z tym Kindes. On zaczyna questy dla Netherwingów. Szkoda, że nigdy nie robią goście tych World Bossów. Na przykład, o, dla mnie zarąbisty head. A nigdy nie robią tych World Bossów, co mnie dziwi. Właśnie, nie wiem czemu. Takie fajne rzeczy lecą. I dla tanka leci head. Taki fajny. No bo kazak to jest... Kazaka to wiadomo. Kazak jak kazak, nie? No ale też rękawiczki ładne lecą. Taki swordzik. Ciekawy jestem, czemu tych world bossów nie robią. Tu jest piękne rzeczy. Ale z jakichś powodów chyba nie robię world bossów. Tak czy siak lecę tutaj. No, ale to PvP to trochę czasu zajmie, także to trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo pamiętam jak robiłem tą tarczę, to długo. Te 3 dni trzeba było farmić na PvP, żeby zdobyć tarczę, także z maską będzie podobnie. No, ale to jest typowa maska pre-ride'owa, więc
Więc co tu dużo mówić. Trzeba i koniec. No, bo są jeszcze inne bronie pre-ride'owe, ale... Ale niestety... Nie w moim zasięgu. O, zobaczę, ile ten reading kosztuje przy okazji. 5000 golda. Kurde, myślałem, że 4000 golda. Czy 5 kafli. Dużo. Bo reszta itemów, jakie dropią, no to dopiero dungeony. Także nie mam na razie opcji, żeby je zdobyć. Ale te buciki, tak. Te buciki by były super. Szczerze mówiąc, myślę, że jakbym miał te buciki i plus tą mackę, mógłbym już sobie Stratholma spokojnie, że tak powiem, solować bez problemu. Myślę, że już wtedy Stratholm jest do ogarnięcia, bo już teraz dawałem radę, a przecież nie miałem jeszcze odpowiedniego buildu. On się gdzieś tutaj będzie kręcił. No to on. Chyba dopiero jak zacznę robić questy, to dopiero będę neutralny. Muszę zrobić jakiegoś pewnie chaina. Aha, trzeba drake'i nakarmić. I też trzeba 5. No to ciekawe. Dobrze, ja mogę sobie tak spokojnie ich solować.
Siema Dominik. Hejka, hejka. No, soczek, koniec roboty. No to fajnie. Czym więcej, tym lepiej do pulowania, szczerze mówiąc. Na gość. Nawet prosty quest. O, tutaj będę mógł pulnąć ich trochę więcej. O, co to nie poleciało? Nic. Tylko jedno. Aha. Można przerabiać te mięska, z nich też może polecieć. No to dobrze. To spoko, ludzik.
Także mówisz, soczek, fajnie. O, to tak. Mówisz, że robisz tak, że nawet o 18 czasami kończysz. No, moja dziewczyna sobie też w robocie teraz jeszcze. Okej. Karmimy te drajki. Siema, Heltex Klerter. Sorry, nigdy nie mogę wymówić dobrze tego niku twojego. Siema. O, ktoś tutaj widzę. Nie tylko ja tutaj jestem, ale ktoś jeszcze. Robota przy domu. A no, przy domu to też jest praca. Jak najbardziej. W domu robota czasami więcej czasu zajmuje niż w pracy, szczerze mówiąc. A najgorsze to, że jak w pracy długo siedzisz, to potem ci się to nawarstwia, nie? I zaczyna coraz więcej zaległości w domu. Trzeba coś porobić. Nawet dropnął. Ciekawe. Także tak to leci. No fajnie. O, ktoś tutaj bije. A, to ten. Przydała jakaś większa paczka tych mopków. O, tu widzę ubite wszystko. O, tutaj są. O, fajnie. To już mogę użyć tą. To już mi nie będzie potrzebne. Netherwing Drake. Dobra, no to ostatniego nakarmi się. Quest zrobiony. No fajnie, to teraz mam dwa cele w sumie. Pierwsze zdobyć buciki. Drugie PvP, żeby mieć mackę. Tą, co daje super dużo spell powera. No i w sumie to już jest jakiś cel, żeby trochę dograć. Dobra.
takim bug, kogoś muszę poszukać. Aha, dobra. Potrafi chodzić ścieżkami. Dobra. No, jakie on tu ścieżki ma. Ciekawe. O, tu jest. A, to on sobie lata. Ohoho. Jakiś dragon. Teraz tutaj. Wiem ogólnie, że cała ta historia musi prowadzić tu, żeby zaraz Netherwingi. Pam, 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 pam. Jeszcze chyba nie mam tutaj tych Netherwingów. Czy jeszcze nie mogę farmić tej reputacji, więc ten item też na razie jeszcze nie poleci. Okej. Okay. No, prosty quest. Trzeba ubić orków. O, Chain Hell. O, nie zdążyłem go zastanować. Teczek. A prosto się ich ubije. O, właśnie. Mogę sobie użyć tego Dingsu. To już mi nie jest potrzebne. Item w ogóle. To trash item. No ale fajnie. Teraz mam przynajmniej jakąś wyznaczoną ścieżkę. Mogę sobie tą ścieżką iść i teraz wiem, że to prowadzi do zdobycia jakichś itemów. No, a poza tym Netherwingi. To jest fajna. No, ma to swój urok, że można brać na klatę dużo mobów. Łatwo się robi questy na ilość. No, nie no, powiem szczerze, że Paladyn na pewno jest spoko protem, tylko że bardzo trudno zrobić, żeby był dobry. Ale jak on będzie dobry, będzie mocny, to będzie się nim grało zaczopiście. Tylko trzeba sporo czasu na to poświęcić, to fakt. Trzeba wszystko dograć. Także jakby ktoś kiedyś chciał Paladyna robić... Siema Hubert, to trzeba od samego początku robić wszystko dokładnie tak jak tutorial i wszystkie
że tak powiem, pomocniczki wskazują, bo inaczej będzie ciężko, bardzo ciężko. Ostatnio byłeś na Ulduarze? O, na Ulduar to jest fajne. Trudny na Woltku, ale fajne. No to nieźle. Całkiem, całkiem nieźle. A wiesz co? Aż sprawdzę. Raz ubiję tylko tych gości, zaraz sprawdzę. Ja też jestem ciekawy. Dawno już nie sprawdzałem. O, fajnie. Akurat mi jednego brakuje. Zobaczymy, ile jest playet. Total 10 dni, 17 godzin. O, ciekawe. Chociaż na tym levelu pisze, że 3 dni i 8 godzin. No to ciekawe. Czyli na tym levelu 3 dni, a ogólnie 10 dni, 17 godzin. Ciekawe. A ten smok chyba leciał gdzieś w tamtą stronę. No, Warlock to jest koks, jeśli chodzi o DPS. To przyznaję. W TBC bardzo Warlocki dużo robią. O, jest. No, czy ładnie, ja wiem. Wydaje mi się, że na głównym paladynie, co na retailu, to ja tam to mam dużo godzin. Tu to jest pikuś. Dosłownie. To jest nic. Sorry. Ale męczy mnie ten kaszel. Ej, gdzie ty lecisz? Ej. Czemu on tu leci? Co to, oszalał? Spokojnie. Czy on może tu specjalnie wylądował? No faktycznie. Dwa smoki, lol. No, TBC zawsze też mi się wydaje, że miał fajny klimat. Chociaż jeśli chodzi o samą grę, Volt był na pewno przyjemniejszy dla każdej klasy. Jeśli chodzi o klimat, to TBC klimat miał świetny po prostu. Ple, ple, ple. Okej, okay, okej. Okay. I co teraz?
Siema, chlebuś. No i polecieli. Dobra, możesz przestać klęczeć. O, chyba, że to zaliczyło tamtemu gościowi, a nie mnie. Pewnie tak. Wiesz co, to chyba... No to też jest chyba chain na tarczę. Faktycznie. Buty można też ładne wyfarmić dla tanka, tutaj z Netherwingów. Tylko właśnie muszę mieć u Netherwingów chociaż neutral. A na razie chyba nie mam, bo trzeba zrobić questy, żeby zacząć od nich reputację. U tych Netherwingów, z tego co pamiętam. Ale to chyba się wiąże, nie? Już nie pamiętam dokładnie, czy to jest ten na tarczę, ale na pewno na buty. Chyba na tarczę możliwe, że też. Tutaj ogólnie z mobków dropi taki item, quest item, a z tego quest itema jest quest i buty. Takie zielone, ale bardzo dobre dla tanka. Prerajdowe nawet. Także miałbym kolejny item i już mam pasek. Udało się dzisiaj pasek wyfarmić, także potem będzie można zająć się tą macką na PvP, bo no jest konkret, że tak powiem, także można wtedy zacząć coś robić już więcej. Gdzie te kryształki? A tutaj te kryształki, takie kryształki, nie kryształki. No tak. Mówisz, że quest z ringiem? To na razie, że tak powiem, zająłem się tymi butami, bo ogólnie wymieniam sobie itemy, które nie pasują, bo ta tarcza jest jako tarcza... Boże, nie mogę się wysłowić. Ta tarcza to jest item pre-ride. Przynajmniej tak piszą. Nie wiem, czy piszą dobrze, no ale tak piszą, no to chyba wiedzą, co piszą na tych tutorialach. No dlatego ta tarcza to jest nie taki priorytet u mnie duży. Tylko, że... Aha, no to widzisz. Buty. Buty i maca. To jest pierwsza rzecz. To jest... A potem zobaczymy dalej. O kurde, co to przylazło? Odwafluj się i nie atakuj go. Kurde, co będzie mnie gonił na drugi koniec świata? Boż. Właśnie, jak jest respawnem. O! No to ciekawe. Ha. Czyli co, że jak się tam zginie, to respawnicie tutaj jako nawet nie trupa. O tym nie wiedziałem. Nie zauważyłem tej elity skubanej. Ale to są proste questy, to naprawdę to zbieranie kryształów, to jest proste wszystko. Nie zauważyłem, ale serio nie zauważyłem tej elity, to jakiś guardian, to taki mocny wyjątkowo. Ale z tego co pamiętam, bo mam tego monta z tych Netherwingów, ale na globie, znaczy na retailu, bo to też jest glob przecież, nie, na retailu. Zrobiłem sobie kiedyś tak, bo chciałem mieć tego monta, nie? No i przyznam szczerze, wiem, że tutaj się dosyć dużo, to jest też taka kopalnia, przynajmniej była kopalnia, nie wiem, czy nadal jest, w sensie, czy już jest ta kopalnia, ale
Robiłem tutaj questy i farmiłem repkę dla Netherwingów. I zdobyłem sobie wtedy, pamiętam, tego mounta, bo dosyć fajny był. Ale fajny klimat jest, że patrzysz w niebo, a tam co chwilę lecą jakieś meteoryty z tymi Bell Guardianami całymi. O, to ten mnie zaatakował, skubaniec. O. Chciałem tylko zebrać tutaj to. Kryształki to powinny się resać w miarę szybko. Tutaj zwykle na tym serwerze zauważyłem, że wszystko się resa dość szybko. O, tutaj następne. Także dosyć łatwo się te questy robi. Ale szczerze mówiąc, zauważyłem, że czym mam więcej tego spell powera, bonus, tym naprawdę goście padają od tego mojego holy momentalnie, przynajmniej takie zwykłe NPC-ki. I to widzę, że to nawet jest całkiem. Dobra. Gdzie tu jeszcze mogą być te kamyczki? A tu jest ten obóz. No, na razie są unfriendly. Oj, coś mnie atakuje. To jak uparcie. Dobra, tutaj mają dużo tych kamyczków. Ja mam ciągle problem z wypluwaniem się z many. Seal of Crusader plus Judgment plus Seal of Regeness. O nie, znowu przylazł ten głupi. Fuck. Spadaj. O nie. Fuck. Sweet. Ej. Znowu mnie ten Guardian, kurde, już drugi raz mnie zabił.
Nie ma jak uciec przed tym dziadami po prostu, bo tam jest wszędzie jakaś dziupla, albo kryształy, albo jakieś inne pierdoły, co zostawiają. Seal of Crusader. Plus Judgment, plus Seal of Regeness. No. Na dżunglach i bossach? No tak, w sumie dobry pomysł, Klebun, no. Żeby nie zabijali od razu. Dodam do gildii soczek, ale jaki masz? Masz jakiś nick na paladynie? Nie ma problemu. O, tutaj jest. Żeby ci tylko HP zbijały. No, no wiem, wiem. W sumie dobre masz pomysły, żeby tak wyciągać max, ile się da z tego damage'u. Kurde, tylko gdzie ten dziad mnie zaatakował? Skąd on przylazł? Mnie zastanawia. Aha, no jest. Okej. Bardzo. To mówisz, że już 61 palek? Uuu, to fajnie. No to, że tak powiem, soczek, znasz procedurę. Jak trzeba pomóc z jakimś questem, bardzo chętny jestem, bo dla mnie pomaganie w questach to jest teraz fajna sprawa, po prostu. No spoko, nie ma sprawy. Naprawdę fajnie się radzi z takimi zwykłymi mobkami. Czysta przyjemność ubijania ich. Jeszcze trochę tych kryształów trzeba uzbierać.
Dobra, tutaj już nie ma. Gdzie to jeszcze są te kryształy? Aha, tam, dobra. No. Czy gdyby nie te elity, to bym sam tutaj na lajcie sobie, że tak powiem, wszystko sklepywał. O, tu jest kolejny. Vincent Plague Westlandach. A wiesz co, może się przejdę tam. I tak na pewno będę w Plague Westlandach. Ale dobrze mi mówisz, to sobie zapamiętam, że tam są tanie poty. Właśnie te poty, nie pamiętam, ten Super Mana Potion, gdzie można zdobyć. A, koło kapliczki. No kojarzę, kojarzę. Na pewno skorzystam. O, tamten już poszedł sobie, dobra. Jakiś twardszy. A ci się co, sami zrespili w oczach? Odwal. O nie, idzie ten. Mam nadzieję, że on nie idzie w tą stronę. Uf, szczęście nie. Nie ma tu innego patrolera. Dużo tu mapków bardzo. Ale spoko. Jeszcze jeden kryształ, to już pikuś. A zaraz zobaczymy. Teraz to sprawdzimy. Tylko odejdę od tych newralgicznych miejsc, żeby mnie tutaj znowu ten patroler nie chciał zabić. Dobra, tu będzie chyba dobrze. Zobaczymy na tych flyerach. Dwadzieścia jeden. No. Weźmy sobie. Seal of Richness, tak. 128 dokładnie. No i Judgment zadaje obrażenia. No to fakt, powiem ci, że to jest dobry build właśnie, żeby na początek utrzymać DPS, nie? No jedyne mnie co wkurza, to brak tym many, nie? Dobrze się agro nabija. No na single target to jest spoko w sumie, no. Najgorsze. W sumie racja.
Now is the time, Maiev. Unleash your wrath. No, to też fakt. I have waited for this moment for years. Illidan and his lapdogs will be. Teraz mam tylko takie problemy z maną i to takie poważne. No, siema Zi. Slay all who see us. Word must not get back to Illidan. A na Hero to tak, to wtedy wiem. Tylko właśnie miałem taki problem przy tamtych Djungach, no bo widzieliście, że nawet mnie nie leczyli, bo nie mogłem utrzymać agro. No, ale fakt, może to był właśnie problem, że mogłem na te single targety jednak bym utrzymał. Koniec końców. Mhm. No tam jest. Tutaj jest ten smoczek. Teraz co? Enslave. Okej, trzeba teraz Drake'i. No, ale też mi się wydaje, że pal to jest głównie agro, nie? A zwłaszcza na Djungach. Ale do tego trzeba mieć spell powera. Dużo. Bonus damage'a. Ale zauważyłem, że to się opłaca, bo nawet ci zwiększa bonus healing, także sam jakbyś się chciał podleczyć, to jest kurde easy. Zobaczymy tutaj. Właśnie ten build, co teraz mam, znaczy to, że używam Seal of Wisdom, to cały czas daje mi tą jednak manę i na tym momencie to po prostu bardzo się to przydaje. Dobra, to teraz widzę, że te Drake'i można uwalniać, ale cały czas atakują goście. Trzeba uważać na nich. Aha. To trzeba z daleka podejść. Jak jestem w kombacie, to nic mi nie daje, czyli... O. Tak, bo on ma ten, wiem, o czym mówię, o Silu. No, ale samego siebie bardzo łatwo się leczy. Dobra, muszę inaczej podejść do tego, inaczej ich nie uwolnię.
Kurde. Ten to skąd tu przyszedł? Powiem tak, zabija się czasami szybko, czasami wolno, ale przynajmniej jest się pancerny i to naprawdę pancerny. Co jest nie trafił? Dobra. To teraz ten. Ej, co jest? Czemu się nie zmienił? Nie zadziałało. No i co jest, smoczek? A tu jest następny. No dobra, tego poświęcimy. Nie wiem dlaczego nie zmienił się w tego zielonego. O co kaman? Może za szybko podeszłem? No chyba tak. Nie no, Hammer of Right to tutaj oczywiste, że nie. Jeszcze muszę. Jeszcze dwa smoki trzeba uwolnić. O, to tu jest jeden. Ten smoczek jest dziwny, bo od razu się z kimś bije. Mana, muszę się zregenerować. Redukcji obrażeń. Jeśli mówisz o tym, to tak, że redukuje damage i zwiększa treat. Chyba, że mówimy jeszcze o innym, bo spell, może chodzić o spell damage. I ogólnie tutaj jeszcze, no chyba, że mówisz jeszcze o tym, że poniżej. Także dwa punkty tutaj włożyłem, także 12% do redukcji, nie? Na full tego nie mam Defendera, bo wiem, to jest dużo, dużo, ale no właśnie nie starczy, jak masz pod aurę.
No, to jest ten talent, on jest fajny. Jest bardzo fajny, ale no niestety mam go tylko troszeczkę. No kurde. Fuchs akurat nade mną jest. Także no, jeśli masz poniżej 30 HP, to jest fajny talent, ale no na razie, no mówię, 12% tylko mam. Tam nie wiem ile maksymalnie można mieć, chyba 20 coś. Już nie pamiętam dokładnie. Teraz co? To jeszcze jakiś quest na Suggested Prior. O nie. O. I co teraz? Grupowy quest. Może ktoś też to będzie robił. Dobra. Słaby mobek? Okej, tylko gdzie on jest? O! Kurde, leją mnie tymi. O fuck! No nie, chyba nie słaby. Shit. God damn it. Coś mnie zaczęli atakować, on w ogóle przyleciał do mnie. Ciekawe. Trzeba z buta. Do budynku. Wejdziemy, tylko problem jest taki, że to jest caster, nie? Ale spróbujemy go ubić tymi sealami. Może sealami pójdzie lepiej. On bardzo dużo życia ma. Taki trochę problem. O kurde, chyba źle poszłem. Bo tak to nie przejdę. Może przejdę. No, nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, tutaj takiego grupowego questa, bo tak kojarzę, że w większości to były tutaj takie solo questy, o tym zapomniałem. No spróbujemy wejść do tego budynku. Musiał niedługo właśnie naprawić zbroję, bo już zbroja ledwo co zipie, bo wcześniej też padłem parę razy. To byłem? No spoko.
Siema, Karol. Czyli mówisz, że gdzieś tutaj jest, tak? Leci, leci jakoś, próbuję questa zrobić. Ojej, spadł mi. No chyba tutaj go nie ma. Tutaj to są tylko te gościuwy. No, dzięki, Karol. Trochę się już dogirowało, ale nadal bardzo słabiutko. Czyli go nie ma w tej wieży. Czyli trzeba zebrać party, wziąć tego questa i on wtedy leci. Jeszcze raz, że tak powiem. Coś takiego. No, no cóż. Trzeba dozbierać ludzi, mi się wydaje. Jeszcze sobie poczytam, ale wydaje mi się, że trzeba dozbierać ludzi. Trudny quest. Nie spodziewałem go się tutaj. Goście napisali, że żeby go zabić, trzeba go zaciągnąć tutaj do tego pokoju, czy ewentualnie do tego, bez znaczenia, żeby ci goście nie oszczeliwali i tak go się ubija, czyli trzeba to zbierać gości. To działa dobrze, ale no spróbuję. No ale TBC jest bardzo nieprzyjazny dla nowych graczy, kurde. Przy
przyznaję, że oni non-stop tutaj coś próbują wymusić, żeby zbierać grupę 5 osób bez przerwy. Nie da się nic praktycznie zrobić samemu. Ciężka sprawa. Zaraz będę zbierał. Tylko coś muszę tu poprawić, bo mi się tu kabel podwinął całkowicie. Się połamać kiedyś przez ten mikrofon. Ja od kiedy go założyłem, to nie mam tu w ogóle miejsca. Dobra, już. Nikogo tutaj nie znajdę na tego questa. Właśnie tu jest problem w TBC, bo ludzie robią alty, ale naprawdę bardzo mało ludzi robi questy, w sensie tutaj takie wyższo levelowe. Jest problem, żeby zebrać ludzi. Nie wiem, czy potem jeszcze jest jakiś chain, który wymaga grupy. Już można normalnie robić questy. Ja to robiłem na mainie. Nie na tej postaci, tylko już na Shadowlandsach. To wtedy to można wszystko samemu z łatwością wysolować. A, bo to jest quest na tą tarczę też. Aha. To o to chodzi w tym wszystkim. No, można spróbować. Tylko pierw wyczyszczę sobie pokój i tutaj te smoczki też, żeby mi nie przeszkadzały. Zawsze nie. A, Chain Hell. Możemy spróbować, why not?
Ale ludzie ten quest robią dlatego, że to jest quest też na tarczę. Z tego co widzę, na tą właśnie epicką tarczę. Czyli to się wszystko jedno za drugim ciągnie. Tarcza ciągnie się za butami i tak dalej. No ciekawe. Ale tamta tarcza jest lepsza od tej. W sensie, no, lepsza dla paladyna. Zdecydowanie. Dobra, spróbujemy tą strategię. Tutaj rzuca takie syfy dosyć mocne. Do tego bije jak z młota. Nie da się go stunować też. Słabo to widzę, szczerze mówiąc. Tu jeszcze coś summonuje. Potrzebny jest DPS, ewidentnie. Bez depsa to ja tego nie zrobię. O kurde, co tu się cholera pojawiło? What the fuck? On jeszcze summonuje, o matko. O, ładnie. To on przyzwał. Ojeju. Nie, on tu widzę jest kozak nad kozakami. Nie da rady. Niestety, poza tym muszę iść naprawić zbroję, bo już jestem rozgracony totalnie. Dlaczego nikt tego nie robi? To jest dziwne, bo to jest quest, który potem pozwala zdobyć tarczę, z tego co widzę. Ally of Netherwing. No. Wtedy można mieć tą zarąbistą tarczę. Co i daj block value i spell damage zwiększa i wszystko. Najlepsza tarcza, jaka może być tylko. Bo tak to potem co jest? Potem to Keepers of Time. No, ale powiem ci, ten Gladiator Glaivet to jest najlepsza broń, jeśli chodzi o taką właśnie Lover City, ewentualnie Lover City Exalted. Ale ogólnie ta maca chyba wygrywa, jeśli chodzi o spell damage bonus. No fajnie, miałbym tarczę, kurde, i mógłbym sobie buciki zdobyć, ale do tego trzeba party. I totalnie nikt na to nie chodzi. Ciekawe. Block value? No, tylko że tamta tarcza, bo tam tarcza to ma w sumie tylko staminę i na tym koniec, nie? A tamta tarcza to jest już fajna, bo ma wszystko praktycznie. Ma intelekt. Ma defense, block i spell damage. Także to właściwie wszystko, co się przydaje. Mod Hijal?
kurde, ale gość przyzwał dosłownie Dreadlorda. Ale jaja. Nie no, na początek to właśnie widzę, bo wszyscy ganiają, bardzo często widzę ludzi ganiających w tej tarczy, ale nikt, totalnie nikt tego nie robi. On nic, będzie się spamić i tyle. No ale za reputację to długo idzie. Co? Aha, no spoko, wiesz, ja nie grałem, nie, no co ty, ja nie grałem tankiem za bardzo, praktycznie nigdy, palkiem ogólnie grałem, ale tankiem praktycznie nigdy, także fajnie, że jest ktoś, kto chociaż coś na temat tego paladyna może wiedzieć, bo kurczę, faktycznie nie jest prosty, tylko jest naprawdę trudny, także spoko. Bardzo przydają mi się takie informacje, bo naprawdę chcę to zbierać. Koleś napisał, że miał 3 osoby po 2 godzinach szukania. Ale jaja.
Jeszcze napiszę, czy Azilezja. Chcieliśmy już wylogować się, musi, o matko, ale zabawne. O hej, Dysznak, hej. O. Nie, nie będzie się tankowało, bo koleś już idzie. Nikt nie ma czasu po prostu. Zobaczymy, spróbujemy poszukać tu Azilezja, jeszcze spróbuję poszukać Shatrat. Kurde, poleciał. Oj. Może się kogoś znajdzie, no. Nie tak neguję do końca. Może ktoś się trafi, co będzie robił tego questa też. Był warrior, ale kurczę, zaraz idzie na raid, to na pewno nie tą postacią, nie? Chociaż kto wie. Thank you.
A ciekawe, co to jest za skałka. To wygląda jak skałka do wykopania, ale nie da się jej wykopać. Może to jest jakiś projekt, jakiś skałek. Tylko ich nie zrobili, koniec końców. Dobra, dalej szukamy. Może faktycznie ktoś się znajdzie. Jakaś questowa skałka możliwe. Dobra, no nic, szukamy, szukamy. Może się uda znaleźć. Trzy osoby to już jest nieźle. Jeszcze żeby chociaż jedna była. W czterech byśmy to zrobili. No, Detron, zbieramy osoby do questa. Myślę, że może się uda uzbierać. Bo jednak zostały tylko dwa sloty. Także może jako to wyjdzie, no. Dzięki, Detron. No, także mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. A tak swoją drogą,
to naprawdę zdziwiony jestem, że taki quest, bardzo trudny quest, jest wplątany tutaj po prostu w questy, które są na reputację. A tak naprawdę no to ciężko zebrać grupę już do questów na reputację praktycznie, a to jest właśnie już taki chain, co jest głównie z tym związanym. Także no cóż. No ale może jakoś uzbieramy, spróbujemy. Dobra. Że prawie cała partia jest. No właśnie tak, dlatego im już dałem znać. No myślę, że w czterech wystarczy. Cztery osoby to jest wystarczająco. Zdecydowanie. A jest mocny ten druid. No właśnie widzę, że ma całkiem niezłe rzeczy. A, nawet się przebudowuje. Wow. No naprawdę. Niezły gier. Naprawdę niezły gier. Azilesia już leci.
Dobra. Dobra, zanim przyzwie tego gościa, trzeba dawać ostro. Lać go. O, zbił się tego wyklasta. Ura! No fajnie, teraz to fajnie poszło, no na luzie padł, teraz będzie to co najlepsze, o właśnie to jest to co najlepsze, kurczę, no to jest ta tarcza, ta, nie ta, żeby nie pomylić sobie jej przypadkiem, bo one takie same praktycznie z wyglądu, ale chodzi o statystyki, stamina, intelekt, wszystko. Czaderska tarcza. Bam. No, dzięki. No i to możemy tą tarczę już w sumie założyć. Zobaczymy jak statystyki. Trochę mniej życia, no ale cała reszta super. O, palkiem widzę,
jeszcze Holly. A. Outstanding. No i teraz to rozumiem. Teraz to jest super. No, świetnie. Dobra, czyli sprawę mamy załatwioną. I rozumiem, że teraz jestem już z Netherwingami. Neutral. Tak jest. Czyli udało się. Ha! No. Ale późno. Widzę, że Azilezja Holly sobie ładnie zrobiła. No, elegancko. Fajna ta tarcza. W sumie to ja mam takie teraz kolce na tarczy, takie rogi na shouldersach, rogi na tarczy. Wszędzie rogi. Tylko teraz trzeba będzie kasy trochę wydać, bo trzeba założyć spajki. Trzeba założyć spajki na tarczę. Także trochę to będzie kosztować. Sobie teraz zobaczę tutaj, bo automatycznie jak jestem teraz neutralny, to oni nie powinni mnie teoretycznie atakować chyba, tak mi się wydaje. Nie, nadal są agresywni. Dobra, tak czy siak chodzi o te buciki. Bo teraz to nie wiem, czy trzeba by wziąć jakieś questy jeszcze? No bo to już zrobiłem. To nadal jestem dla nich neutralny. Dobra, tak czy siak muszę zabijać teraz takie mobki. Zaraz, to oni się nazywają Ava Arvarve Rapacius. Arvarve Rapacius, gdzie oni są? Tutaj chodzą. Co mnie ostrzeliwuje? Defend na tarczę. On mnie atakuje. No to są tylko flyersi. Jakiś barszer. To nie tutaj. To tutaj dalej muszę lecieć. Składać kasę. Znowu. Gdzie ci goście są, których potrzebuję? Myślałem, że ich trochę będzie więcej. Uważam, jest jakiegoś questa. Oto ten. On ma 36 hapsa tysięcy. Z niego leci to, co potrzebuje. O nie. On ma bardzo dużo życia.
go chyba tak łatwo się nie ubije. No na pewno łatwo się go nie ubije. Ktoś ma 36 koła hapsa. Aha, i firuje. Co ja bańki nie mam? Oj, bańki nie mam. Aha, bo użyłem skrzydełek. Kurde. Nie nauczę się tego nigdy. Że są skrzydełka. Kurde, no nie nauczę się tego. Bo te skrzydełka, no nie, Avenging Wrath nigdy nie ściąga cooldowna na bańki. A ja po prostu tak się tego oduczyłem, że nie mogę tego zapamiętać za Chiny. Dobra, tak czy siak mam zbroję rozwaloną i rozklekotaną do zera. Muszę lecieć sobie ją naprawić. Ale to tamten gość, tamten Skrajser cały dropi tego questa, z którego lecą buciki tankowe. Ale ta tarcza jest super. Ta tarcza jest naprawdę świetna. Ta moja gladiator też spoko. Ale ta jest super. Chociaż według tutoriali to niby ta tarcza, którą mam, ta PvP niby jest lepsza, ale no nie wiem, ta mi się wydaje lepsza. Dobrze, może jest tu jakiś mechanik. No, 11 golda, wow. Jakoś zmiennie przeliczało. A nie wiem czemu, kurczę, jak się tam sobie te tutoriale, nie wiem, no, czy nawet sami zobaczycie i sobie tak przeglądam na Iceveinie na przykład ten pre-ride gear, nie? To tutaj shield na przykład, no, jest za bandaże. Ale nawet jeszcze takie opcjonalne, no to właśnie jest, kurczę, ten, no, ten PvP. A to wszystko dla palady na pre-ride. To wychodziłoby na to, że ta tacza, którą miałem, niby jest lepsza. Teoretycznie. No to wychodzi. Ale ta tarcza i tak mi potrzebna była. Także nie powiem. Bo ta ma 3600 armoru, no. Dużo, dużo mniej.
Zobaczymy defens, jaki tu jest różnica między tą tarczą a tą. Szczerze, bloka to prawie nic nie daje, tylko trochę dodge i pary poprawia. No jedynie co to daje, sporo spell damage'a, nie? Many też dodaje trochę. Bo tam ta, no, kosztem many, że tak powiem, da bardziej na spell power i manę, nie? I to jest pytanie, która lepsza będzie, czy ta PvP tarcza? I co, lepsza ta tarcza, co teraz mam, czy jednak gladiator? Tak, jak myślisz, Lebuś, co będzie lepsze? Co mam? No właśnie, według tych wszystkich tutoriali to fakt. O, jak cicho. Nakręcili, jeju. Kurde, jeszcze raz zginę. Siema, Konrad. Hejka, hejka. Przejdź sobie Wentora za bójki, klatę i buty. Thank you.
Jest świetny ten film. Którego nie mogę użyć. Nie wiem dlaczego. Przecież jest pod cooldownem. No dawaj, dawaj. No, dlaczego jak napisałem 3 razy KKK, to pisało mi, że to przekleństwo dziwne. Troszkę okej, nie? 3 razy K to jest jakieś przekleństwo? A ja myślałem, że to tak po prostu leci, a to nie leci. Dobra, jak to tam wygląda wszystko? To właściwie muszę się tylko psnąć do szatrat. No ale zaraz, Netherwingi, bo nadal mnie to zastanawia. Jak to jest? Zrobiłem sobie questa, ale myślałem, że to dalej gdzieś prowadzi, a tu jednak nie. Aha, dobra, następny quest będzie od jakiegoś gościa. Aha, od tego. Ciekawe, że nie dał. No tak czy siak, ciekawe co dzisiaj robią. Dzisiaj coś na pewno robią, jakieś rajdy. Ale ja, że tak powiem, to już nie mam czasu za bardzo. Trochę za późno. No to pewnie się skończy o 23 albo o 12, nie wiadomo. Ale to ja wiem, Chlebuś, że bańka ściąga agro. Ja wiem. Tylko że ja już nie miałem totalnie życia i praktycznie padłem, także no nie miałem wyjścia. Bo tak to on tam dostał jedną bułę, ale i tak mogłem dorzucić jeszcze młotek. No i gdzie ten gość jest? Gdzieś się tu powinien kręcić. O, tu jest. Walczy oczywiście z kimś. O, już po 100 zadaję. No to warto było, warto. Widzę, że jak już po 100 biegnie, to spoko.
On chyba powinien mi dać następnego questa, ale nie dał. Aha, artystian reading. Tak, czysta skill, racja. Dlatego nie da się. No, to nic, to tutaj ten chain zakończony, jednym słowem. Tamto mógłbym i tak wyfarmić, co potrzebuję. Ale okazuje się, że tam jest jakaś tylko szansa na to. No to kurde, słabo. No to na razie odpada. Znaczy tamte buty i tak można by zdobyć, nie? Ale na razie no ta maca jest dużo, dużo bardziej potrzebna. No, ciekawa ta tarcza, wyznaję. Bo już mam kurczę 100 obrażeń na Tika od Consecration, to no to to już jest fajnie. Bo to wychodzi jak to 8 sekund i co sekundę uderza, to już 800 damage'u. No to już jest całkiem, całkiem. No, no. Dlatego warto. Już ja przyznaję, że lubię sobie djungi solować, a do solowania djungów najlepsze są jeszcze te iron spike'i, nie? Żeby nałożyć na tarczę. Znaczy, no nie iron, tylko ogólnie te spike'i, nie? To fajne, bo każde uderzenie w tarczę to zadaje obrażenia. What can I do for ya? Tak czy siak lecę do szatra. Jakieś PvP by trzeba zrobić. A i zaraz Auction House, bo ja mam teleport do szatrat. Także Auction House i muszę sobie spajki nałożyć. No, ale ogólnie na dungeonach fajnie paladyn się sprawdza, tylko no, trzeba go mieć trochę wykoksanego. Że wszystko się na holi opiera. Także jakieś PvP na pewno, ale na tarczę nałożę spajki. A no tak, nie tak od razu, nie? Jeszcze koksu nie będzie, bo widzisz, że... Chociaż ciekawy jestem, czy przy takim ustawieniu jak teraz mam no ten bonus damage, czy już bym dał radę. Aha, no zobaczymy. Ale ciekawy jestem, czy przy takim ustawieniu już bym dawał radę na tym Dark Portalu, na tym Black Morasie trzymać agro. Bojkowe? A jakie to, co to za bojkowe z szatrat? Czy mówisz o PvP? Klaty i buty. Zaraz obczajmy. A.
Wiesz, tych bandażów to ja mam bardzo mało. Wręcz nic, bo mam tylko trzy, nie? No co to są trzy? Muszę sobie do banku w ogóle powkładać trochę rzeczy. Także buciki się zdobędzie, ale ogólnie to ja myślę, że od momentu jak już tam macka będzie, naprawdę te dżungi powinienem zacząć naprawdę robić, bo kurde, no już wydaje mi się, że będzie na tyle dużo tego damage'u, że powinienem utrzymać to agro, jak mi się wydaje. No wtedy było dużo, dużo mniej. Wtedy chyba po 80 czy 70 coś zadawało, już nie pamiętam nawet. Musiałbym wrócić do filmiku i zobaczyć, a odłączę sobie telefon. Przy okazji zobaczę jak wczoraj, ile ja zadawałem. Aż bym z ciekawości chciał zobaczyć rebka o Aldorach. A no, no, no. Twitch. Zobaczymy kanał i wczorajszy. Ciekawy jestem, ile ja zadawałem obrażeń na tym dżungu. To mnie ciekawi. Osiemdziesiąt jeden. Tak, 81, 83, 84. No, to wtedy zadawałem 80, no to teraz zadaję 100. No to tu już chyba trochę lepiej. Wtedy 80, to teraz 100. No, trochę lepiej powinno agro trzymać. Ale i tak miałem wtedy problem straszny utrzymać to agro. To agro. Spike. To się jakoś tak nazywa. To będą armor. Pamiętam jak to jest. O, tutaj są. No najdroższe są te falstele. Tu mam jakie? Thorium. No właśnie, ostatnio te thoriumy są strasznie tanie. Aż za. Restorium Shield Spike 17 golda, no. Ja na aukcjach nic nie mam? Nie. Ostatnio te Restorium Spike'i są po prostu strasznie tanie. No ale dobra. Były po 50 golda, czy po 40 parę, a teraz są po 17, lol. Z ciekawości zobaczę sobie na haku, czy są jakieś buty. Boże, po 300 golda. Co to za buty? Tu są jakieś plejty, ale kurde, 200 golda. No co za... Ja pierdziule. Dużo staminy. No, haku to praktycznie nic nie ma. Jeśli mam być szczery. Śmieszne buty. Thank you.
58 staminy, lol. Szczerze mówiąc, to te buty nawet lepsze od moich. Żeby było śmiesznie. No, naprawdę lepsze. Śmieszne. Z czego to lecą w ogóle takie buty? To aż z ciekawości zobaczę. Maile? Ale po co mi mail? Ciekawe, z czego to leci? Jakiegoś rare z Shadow Moon Valley. A, z jakiegoś ognistego gościa. Ciekawe. Z jakiegoś demona. Może faktycznie sobie buty zmienię. Sobie te wezmę. Na pewno by były lepsze od tych, co teraz mam. Te mam, to nie dość, że staminy prawie wcale, to one właściwie nic mi nie dają. Chyba sobie wezmę te buciki. Nie są drogie. Mówiłeś czesty? Nie mówiłeś maila. Ale jakieś konkretne zobaczę maile. Maile, bo ile są z BSD. Co to jest BSD? Sorry. Buty. Bez bonus spell damage. No właśnie nie było żadnych. Nie widziałem. Mailowe listy. No zobaczę. W sumie to tu nic nie ma, powiem szczerze. W listy. Są jakieś po 400 golda. O matko. Dużo. No nie ma nic ciekawego. A plejty. W listy. Taka.
No jakie drogie. Boże, jakie ceny. Nie no, świetne ceny. Po prostu. Szczęśliwy ran na kazanie jest Cox. A, no, pewnie tak. Ale... O, ciekawe listy. 19 spell damage. No, jakie drogie. To sobie zażyczył. Ale fajne. Tutaj mam 5 spell damage'a. Ja tu miałbym 19. Szkoda, że takie dziwne są te itemy. Macy na hełm. No jeszcze spróbuję. Zobaczymy. Ale drogie. Sobie ktoś zażyczył kupę kasy za takie rzeczy. O, tu jest za to tańszy. To słaby gear score. Bardzo słaby. Dobra, nie będę kombinował jak koń pod górkę, bo to nie ma najmniejszego sensu. Wezmę sobie, zobaczę teraz jak mi pójdzie run, jak chciałbym wysolować Djunga tak na szybko. Need help? Tylko muszę sobie tutaj powkładać itemy. Primale Mote of Earth, to akurat mi na razie niepotrzebne do niczego. Mogę na haku sprzedać. A, i te buciki miałem założyć. Bo te buciki to są typowo DPS. I kurczę, 5200 i 9200. A z tym mam 9 i 4700. No, podbija to ładnie statystyki. Te buciki bardzo. A tutaj mam trochę za dużo szmelc. Po co mi to? Dobra, to do niczego mi w ogóle nie potrzebne. Dobra, i te buciki tu wsadzimy. Dobra, to na sprzedaż idzie. Aukcjon House to też. Aukcjon House. A to na sel. No, tak się zająłem PvP, że dzisiaj się nie zająłem PvP, ale... Ale się jeszcze zajmę. Sprzedamy. O, ten Grindai też muszę sprzedać.
To muszę sprzedać, bo to do niczego niepotrzebne. To co to jest? To na sprzedaż, reszta to już śmieci. Dobra, zobaczę teraz, jak mi idzie solowanie. Czy dam radę zebrać tyle na klatę? Zobaczymy. Ciekawy jestem, jak ta tarcza wypadnie. Też często mnie stunują trochę. Mam tutaj Blessing of Freedom. Nie, nie, mam Blessing of Freedom. Nieźle. Nieźle to wypada. Szczerze mówiąc, trochę lepiej nawet niż normalnie wychodziło. No, powiem szczerze, że lepiej. Jest lepiej. Bo widzę nawet. Całkiem. Jest lepiej, większe obrażenia, dużo większe na pewno. I widzę, że to fajnie wychodzi, nawet many mi jeszcze zostaje sporo. Także całkiem nieźle. Piciu. No ja teraz też kończę. Chciałem tylko sprawdzić jeszcze to. Już PvP to jednak jutro już będę się bawił, bo dzisiaj sporo czasu się na te PvE poświęciło. No, ale fajnie, trochę się, szczerze mówiąc, wzmocniło się. Po raz kolejny troszkę się wzmocniło. Także całkiem fajnie. No może tak pomału się tego paladyna ubierze.
No, właśnie. Szczerze mówiąc, też mi się zaczyna to podobać, że ten Holy Spell Power zaczyna być całkiem, całkiem fajny, nie? Jak się troszkę dogiruje. Myślę, że z tą macką już cyferki zaczęłyby się pojawiać coraz fajniejsze, szczerze mówiąc. Także coraz ciekawsze to się wydaje. I w ogóle taka prawda, że to zwiększa wszystko, nie? Cały Holiday Match, ten Spell Power. Także jeden sam wszystko jest coraz mocniejszy. Także robi się ciekawie i szczerze mówiąc, tą macką już te cyperki na tych dungeonach, jak się soluje, byłoby całkiem fajnie. To widzisz? O Jezu, ale dostałem teraz tonę stunów. Lepiej jest, lepiej, bo robiłem te rany już dobre paręnaście razy i jest lepiej. A jak 100, to już ładnie to wygląda. Sprawdziłem Dungeona i przyznaję, że no jest super. Mam więcej many, dużo więcej many, szybciej goście padają. Trochę survival jakby troszeczkę słabszy, ale naprawdę niewiele. Prawie że wcale, no bo pewnie dlatego, że ta tarcza ma dużo mniej armoru. Ale ogólnie łatwiej, jest łatwiej, bo dostają obrażenia i to potężne. Także no fajnie. Coraz lepiej się soluje w ten sposób. Dobra. Ale pierwszy raz mi ktoś właśnie powiedział, że bonus spell damage w ogóle go nie mam i dlatego nie mogę trzymać tritu. No i faktycznie dobrze, że oni powiedzieli, dobrze, że wy mi pomogliście tutaj, jak to trzeba ogarnąć tą klasę. Bo naprawdę na Burning Crusade to jest jakiś kosmos, co musi mieć po prostu ten paladyn. Ja mam wrażenie, że potrzebuję rzeczy takie trochę, jakbym był healerem łamane przez tank, coś takiego, śmieszny trochę, no ale takie tutaj są jazzy. Step on up. Dobra, to wszystko spylam, bo nie chce mi się na aha wystawiać. See you around. No, Strange. Ja właśnie też cały czas kojarzę Strange, nie? I tak... A tutaj taki magiczny tank, to fakt. Taki trochę mage. No, ale ciekawe jest to.
o tyle ciekawe, że wiem, że jak już tą broń będę miał, to już no naprawdę powinienem dać radę na tych dżunglach tankować serio, bo 80, a ponad 100 to robi różnicę i to sporą. Także myślę, że już powinno być. Olejki na broń? Ja sobie w ogóle enchanting chciałem rozwijać jeszcze bardziej, tylko właśnie zatrzymało mnie trochę to girowanie, żebym mógł dżungi robić. No i to tak wyszło po prostu. O, roach. Lol, dead roach. I wpadł do wody. I zmienił się w rybę, lol. Zabawnie. Śmieszne. Czyli zaczyna ścinać. Fajnie się ten rogal bawi. Ale życie mu spada. No tak, tak. Próbuj, próbuj. Może ci się uda. Śmieszne. No zabawny ten rogal. Nawet pretty zabawny był ten roach. No, dolecę do tego gościa od PvP i myślę, że wystarczy. Że dzisiaj jakiś film by się obejrzało w końcu. Zobaczyło się, co tam w telewizji ciekawego. Gdzie jestem ci do PvP? Gdzieś on tutaj, kurde. A, tu są. No. Talk to me. Watch your back. No nic, dobra.
No tak. No to już tak, tu wszyscy prosy takie, że szok, nie? Tak kombinują. No, ale tak czy siak, ja już lecę, na dzisiaj starczy, a jutro sobie będę PvP ogarniał, żeby no, tą mackę wyfarmić. No i wtedy jak już ta maca będzie, no to myślę, że trochę lepiej powinno być. No i przy okazji jutro jeszcze dodatkowe 1000 honoru, także, no ale 17 tysięcy trzeba uzbierać, także dużo. No nic, tak czy siak, miłego wieczorku, dzięki dzisiaj za czat, fajnie się pograło, no i co, i trzymajcie się, no chwileczkę się pograło, zawsze to coś, nie? Chociaż widzę na streamie, że 3,5 godziny, no to nie takie chwileczkę, nie? Tylko trochę dłuższą chwilkę, ale spoko. No dobra, trzymajcie się, na razie, miłego wieczorku, jak coś to do jutra. Hejka.